Elo, elo 320, ja jestem Tricus i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na Ferajnie. Jak widzicie, mam nowego, nowiutkiego zupełnie skina, słuchajcie, ludziska. I dzisiaj będziemy sobie robić przejście na Dolinę Głów. Ale nie na zwykłą, tylko przejście na Dolinę Głów. .exe, więc słuchajcie, musimy na samym początku ogarnąć sobie w ogóle, na jakich koordynatach jest ta Dolina Głów oraz no jak to ogólnie ogarnąć, i trzeba będzie zrobić jakieś właśnie przejście z któregoś miejsca. Może z mojego domu możemy zrobić w sumie przejście na Dolinę Głów.exe, bo będzie ono dla nas, to będzie ukryte przejście tylko dla nas z Doliny Głów zwykłej na Dolinę Głów. .exe, tak, to miał być ten no dobra, nie umiem tak pisać, prawda? Tutaj, nie wiem, wiedzą tylko ludzie z live'ów, co tutaj jest, czyli nie za dużo osób wie, co tutaj jest tak naprawdę. Spoko by było w sumie zrobić tutaj stąd. Stąd by było fajnie zrobić sobie przejście. Skąd ja mam pieczone te? Ktoś mi musiał dać, nie wiem. Nie mam pojęcia, skąd to mam, aczkolwiek nie jestem zły, że to mam, prawda? Rozumiecie mnie chyba zresztą. Okej, to tak, gdzie... A, dobra, to jest taka szara wełna. To szarą wełną wyłóżmy tutaj, gdzie będziemy robić właśnie schody sobie. I tak, teraz musimy zjechać sobie tutaj troszkę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wszystko ładnie, wyrównane. Wyrównando. Okej, tutaj trzeba będzie zrobić jakoś ładnie zagospodarować to i tak się będzie wchodziło, pyk, pyk, pyk i tędy, pyk, 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 i tutaj będzie tunel, ale okej, najpierw musimy pójść sobie na Dolinę Głów.exe i zobaczyć te kordy, o których już wam mówiłem. O, tutaj tak, domek Enziego, piękny, piękny, nie wiem, czy już rzuciłem odcinek, jak z Enziem robiłem jego głowę, czy nie, pewnie tak, ale... W każdym razie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście nie zapomnieli o łapce w górę. Dobijmy 5000 łapek w górę. Dawajcie, to jest challenge. 5000 łapek w górę challenge. I zasubskrybujcie kanał i dajcie dzwoneczek, prawda? Bo jeżeli dobijemy 500 000 widzów do końca tego miesiąca, czyli 90 000 widzów w 20 dni, no to ścinam się na łyso. Serio, 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 dobra. I w ogóle na drugim kanale mam takie różne rzeczy, na przykład jak zrobiłem pranka z bitą śmietaną dealerkowi, takie różne rzeczy są właśnie na drugim moim kanale, więc mogą was bardzo zainteresować. Drugi kanał jest zawsze w karcie w prawym górnym rogu. Jeżeli subskrybujecie ten drugi kanał, no to możecie napisać w komentarzu: subskrybuję drugi kanał Tricus. To będę... O, tutaj była łódka. No dobra, no to kozacko w takim razie. I tak, zobaczmy sobie... Oj, zobaczmy sobie kordy w takim razie tej drugiej Doliny Głów, bo nie wiem w sumie, gdzie jest. Chwila. Bo ona jest całkiem daleko, ale tak, żeby była, wiecie, nie tak przy wszystkich ludziach, żeby się rzucała w oczy i tak dalej. Nie w takiej ładnej tutaj scenerii przy nowej Ferajnie, tylko żeby to było po prostu coś. Żeby to było coś strasznego na bagnach, rozumiecie? To są przecież potwory, Herobrine, Entity, będzie Zielony Steve, tacy różni, najgorsi z najgorszych, prawda? A więc nie może tutaj być jakoś pięknie czy coś takiego. Tak, trzeba będzie zrobić tak, żeby pod wodą się dostać, więc trzeba będzie zmierzyć kordy, na jakiej głębokości się kończy woda i wtedy będziemy mogli dopiero ogarnąć, jak my mamy tutaj iść w ogóle. Dobra, Dolina Głów.exe, może to wychodzić w głowie Herobrine'a. Więc słuchajcie, tutaj, jakie są koordy, tutaj zapisuję sobie, więc koordy są takie, minus 132, 6, 5, dobra, to jest w sumie nieważne, 4, 4, 3, okej. To tutaj są koordy, do których musimy doprowadzić tunel, bo tutaj powinno być to wejście. I teraz zobaczmy sobie, jak głęboko sięga ta woda, dlatego że, rozumiecie, nie możemy przecież, wow, to jest bardzo głębokie. To jest bardzo głębokie. Okej. To jest na 5-4. Dobra, na 54 sięga woda. Może nawet jest w niektórych miejscach trochę głębsza. Więc tego akurat nigdy się może nie dowiemy. Okej, tutaj skoczmy na linię i zróbmy sobie jakiegoś timeseta. Timeset 3000. Pyk, dobra. I teraz tak, tak i do łódki. I do łódki, ziomeczki. Więc przejdźmy sobie do łodzi i... Pra! Dobra. Pra, pra, pra! Dobra, idziemy. Jak chcecie zobaczyć więcej dubów fajnych, no to też drugi kanał Tricus w karcie jest link.
zapraszam, fajnie będzie, jak wszyscy wbijecie, jak tam dobijemy 50 subów, to też będzie kozacko, w sensie 50 tysięcy subów, bo już jest nas tam, słuchajcie, ponad 37 tysięcy w momencie, gdy nagrywam ten filmik, więc pewnie jak go wrzucę, to już będzie 38 tysięcy i dobijmy 50, tam są naprawdę lepsze filmy, nad którymi się bardziej przykładam, no bo są w prawdziwym świecie niż w Minecrafcie, więc jest tam dużo montowania, dużo różnych fajnych rzeczy, dużo pomysłów itp. itd., więc na razie jest tam 5 filmów, ale będzie ich coraz więcej. Będą 2 filmy w tygodniu się pojawiały na drugim kanale. Usłyszałem zombiaczka. Dobra, to tak, weźmy sobie tu w ogóle miecz, będziemy musieli sobie zenchantować. Mamy 30 level, więc w sumie moglibyśmy już zacząć się zabierać za enchantowanie miecza. Wejdźmy sobie tu. Tutaj schodki by się przydały, zejście jakieś do tego domku, prawda? Bo na razie tutaj się koszmarnie schodzi po prostu. Mamy jakieś drewno w ogóle? Bo płotki też się przydały. Płotki. Czy tu jest drewno? Nie ma drewna. No dobra, no to nieważne. W takim razie po prostu schodzimy sobie pod ziemię. I tak, zobaczmy. Jaki mamy tutaj poziom? 60. Okej, musimy zejść na 54. Był koniec tamtej wody. Więc... w ogóle w złą stronę chyba jest ten tunel. Ale bardziej mi pasuje do wyglądu domku, to jak teraz to jest. Dobra, to zostawmy to tak w sumie. Okej, to musi być 55. Wow, jeszcze głębiej jest ta woda. Więc jeszcze głębiej musimy się skopać, słuchajcie ludzie. 54, dobra, jeszcze co najmniej o 3 w dół musimy iść w takim razie. Najlepiej więcej, żeby nas nic nie zaskoczyło tam. Dobra, 49, okej, 48 to już będzie git. I tak, tutaj chciałbym zrobić sobie potrójne takie zejście. Pyk. Na razie zrobimy sobie pojedyncze, na live'ie to dokończymy, co tutaj zaczniemy. Więc na live'ach szybciej się dowiaduj... Wow! Pewnie niektórzy z was się bardzo zdziwili, prawda? Co tutaj... A, koń. What? O, chwila, to będziemy mogli się przeteleportować w górę. Patrzcie. O! Widzieliście? Kozak ze mnie, dobra. To chwila, ogarnijmy to w takim razie. Trzeba to jakoś lepiej troszkę rozwiązać, żeby nie wpaść znowu do tego portalu. Kurde. To musimy to podnieść w takim razie. Pyk. O jeden trzeba podnieść w takim razie to. Dobra, i tak jest git. I tak jest git, więc nie ma obaw. Pyk. W sumie lepiej by było jeszcze o 2 to podnieść nawet. Nie wiem, czy jest na dobrej głębokości to... Oj, czemu kopiemy tym, a nie tym? Dobra. Teraz musimy, słuchajcie, ludzie, po prostu iść do koordów, które sobie zapisałem. Czyli tak, minus 132, 400... Chwila. 443. Dobra, więc kopiemy się po prostu szybko tędy. To jest dosyć głęboko, więc nic nie powinno się tutaj nam stać. A moglibyśmy głębiej się też kopać w sumie. Nie wiem. Nie wiem, czy głębiej moglibyśmy się wkopać. O, i tutaj będzie od razu zejście do tego portalu ludziska, więc no, nawet fajnie. Ciekawe, czy znajdziemy jaskinię. Wow, znaleźliśmy jaskinię, więc będzie atrakcja podczas przechodzenia zawsze tutaj. Bo tutaj będzie kolejka w sumie, wiecie? Zrobimy tajną właśnie kolejkę na Dolinę Głów, tędy. Dobra, to teraz pyk. Okej. Dobra. No, nawet nieźle nam idzie i będzie teraz takie szybkie przejście po prostu na to, że ja nie mogę, ludzie. To będzie kozacko szybkie przejście, nasze tajne jakieś. Chociaż w sumie można by było zrobić też kolejkę tamtą, którą już zacząłem robić wtedy na dolinegłów.exe. No, można by było zrobić nawet dwie kolejki. Jedna metro, a druga moja prywatna kolejka, prawda? Tutaj, która tędy będzie szła. No ale nie wiem, jeszcze to ogarniemy zdecydowanie. I na dachu chciałbym, żeby była lawa. To by było kozackie, ludzie. Tutaj na dachu lawa i jeszcze... A tutaj, gdzie będzie woda nad nami, to będzie woda nad głową. To by było kozackie, ludzie, co nie? Jakby się tak przechodziło i nad wami wszędzie woda taka oszklona i te wszystkie ośmiornice jakieś, w sensie komarnice itp. itd.
Dobra, ile już się kopiemy? Dobra, już się przekopaliśmy, już połowę drogi przekopaliśmy, więc idzie nam nawet nieźle. Całkiem daleko, kurczę, myślałem, że jest bliżej jednak ta Dolina Głów, wiecie? Serio myślałem, że jest bliżej ta Dolina Głów. Dobra, chwila, teraz musimy się przekopać tylko na te drugie kordy. Dobra, skręćmy sobie w takim razie, skoro jesteśmy w połowie drogi tutaj. No bo to jest zakręt, bo wiecie, trochę jest dalej jakby nasza głowa niż jest ta Dolina Głów, więc trzeba będzie trochę się przekopać tędy także, w bok. Okej, tutaj czuję, że nad nami jest ocean. Czuję, że nad nami jest ocean. Okej, w ogóle nie wiem, czy wam się podobają takie odcinki w sumie, bo dużo jest tutaj kopania, dużo mierzenia itp. itd. Ale myślałem sobie w sumie, że... bo wiecie, nie robię w końcu potrójnego korytarza, tylko robię taki pojedynczy korytarz, więc to nie jest aż tyle kopania. Więc myślałem sobie właśnie, że zacząć to robić teraz, a skończyć na live'ie o 20, bo mam parę razy w tygodniu, tak 4 razy w tygodniu około live'y o 20, więc będę je zapowiadał. Więc czekajcie ludzie na nie, czekajcie ludzie na nie. Okej, okay. To tak, ile nam zostało? Pyk, dobra, jeszcze tylko trochę kratek nam zostało tutaj w bok, a potem już tylko jeszcze w ten, prosto się wykopać, w sensie w lewo znowu, bo chciałem, żeby ta kolejka tak skręcała trochę sobie. I wtedy będziemy mogli chodzić kiedy tylko chcemy i jak tylko szybko chcemy do Doliny Głów.exe z tej Doliny Głów. W ogóle przydałaby nam się wieża jakaś obserwacyjna, którą by można było patrzeć na te obydwie Doliny Głów zwykłą i Doliny Głów.exe, tak pomiędzy nimi, albo dwie wieże, jedna tam, jedna tutaj, żebym mógł sobie je oglądać, moje dzieła, no bo to jednak, chyba mi przyznacie rację, że to jest jednak naprawdę fajne dzieło, co ja wygminiłem z tymi Dolinami Głów, co nie? W sensie, no to jest całkiem ciekawa rzecz, chyba, nie wiem czy ktoś kiedykolwiek w ogóle robił coś takiego. No głowy budowało dużo osób, to przyznaję, ale czy Dolinę Głów ktoś kiedykolwiek budował, to nie wiem. Dobra, i tak, jeszcze mamy tylko parę kratek w takim razie tutaj do przekopania i potem już będziemy musieli iść w górę, dlatego że to jest na której kratce w górę? Na 65 kratce, więc będziemy musieli się przekopać potem w górę kilkanaście bloków. Ale to akurat jest najłatwiejsza część tego zadania. Potem będzie trzeba kłaść tory tutaj i różne takie. Możemy na tym odcinku jeszcze, szczerze mówiąc, położyć tory, bo to by było całkiem ciekawe chyba. Mogłem w ogóle wziąć kogoś, kto by mi kopał tutaj za mnie, ale szkoda, że nie ma w Minecrafcie jakiegoś, nie wiem, wagonika kopiącego zasilanego węglem albo coś takiego. To by było naprawdę spoko. Wagonik i dropper i to wszystko zasilacie węglem i on wam kopie. O, taki crafting ludzie stworzyć. Ja wam zaraz pokażę, jak ja sobie to wyobrażam. Ja wam zaraz pokażę, jak taki crafting by wyglądał. Oh man, to bez kitu kozackie coś by było. Tylko musimy się wykopać i już wam to robię. Dobra, chwila, ile nam jeszcze zostało kratek? Okej. Okay. Minus 132. Wy chyba nie widzicie w ogóle koordynatów, na których ja jestem, więc trochę kiepsko, bo nie wiecie do końca, kiedy skończę. Aczkolwiek, okej, okay, już jesteśmy na minusowych kratkach, więc już jest z górki i jesteśmy idealnie na tych kratkach, na których trzeba na koordynacie Y, bo teraz kopiemy się tylko na Y. Nie, chwila, jest X, Y, nie, na Z. Na Z jesteśmy idealnie na tym, na którym trzeba być. Więc też git. O, tutaj to trochę dioryt. Ja chcę zacząć budować z tych bloków w ogóle, które teraz zbieram. Dlatego, że no te bloki są całkiem ładne, a nigdy nic z nich nie budowałem. Można było przejście nimi obudować na przykład jakoś, albo coś takiego. One są idealne właśnie do takich przejść. Okej. Okay. To tak, teraz, czy ja mam jakieś drewno? Nie mam tyle drewna, żeby wam pokazać. Wow, ile w ogóle bloków już wykopaliśmy. Wykopaliśmy bez kitu bardzo, bardzo, bardzo dużo bloków. Patrzcie, ile staków kobla. Wow. I chwila, i jeszcze dodać skrzynkę. I robić łączone wagoniki. Jeden byłby z hoperem, drugi byłby ze skrzynką. Albo jakby mijał skrzynkę, to wtedy by zostawiał itemy w skrzynkach, ten wagonik. Oh man, to by było kozackie. Tylko nie wiem, jakby rozwiązać sprawę, żeby on jeździł, no bo wagoniki jeżdżą przecież po torach, no a wiecie, no, tory, samostawiające się tory, to już by była trochę przesada chyba według mnie w Minecrafcie jednak.
nie wiem, może kiedyś będzie jakiś robotyczny update za 10 lat w Minecrafcie, jak będą roboty w prawdziwym życiu. Dobra, już musimy się kopać w górę powoli, a nie, chwila. Musimy się wykopać 16 bloków w górę. 16 bloków w górę, więc jeszcze... więc jeszcze 16 tutaj musimy kopać. 2, 3, 4, 5, 6, okej. Nie będę wam liczył na głos, przecież tego żelazo jakieś się przyda. Pyk i 3, 2, 1, okej. I kopiemy się teraz w górę i powinniśmy wyjść idealnie w Herobrine. Wow. Tutaj jest jakaś upiorna jaskinia w ogóle pod doliną głów.exe. Nie wiedziałem o tym. Mam nadzieję, że tutaj nie mieszka nic złego. O, dobra, już się wykopujemy na powierzchnię, jak widzicie, bo już tutaj mamy dirta. Dobra, dirt. Czasem jest spoko zobaczyć dirt. W sensie spoko jest zobaczyć dirt, jak już wiecie, że to jest wyjście. O! Oh yeah! Wow! Slimy! Slimy! Będziemy mogli zrobić slime bloki, ale kozak! Dawaj slime bloka. Dobra, dwa slime bloczki. Ała! A mamy pełny ekwipunek, o nie! Wow, więcej slime'ów! Ile tutaj jest slime'ów, ale kozak! Chwila, weźmy sobie kolejne ała! Nie bijcie mnie! Chill out, dude. Chill out. O kurde, ej, on jest mocny. I to ile jest tych slajmów tutaj? Wy to widzicie? Kozacko, mamy własną farmę slajmów tutaj. Tylko innych potworów też mamy niestety własną farmę. O-o. Gdybym nie miał tej zbrojki, to już dawno by było po mnie. Dobra, dwa szkielety się naparzają. To ja mogę walczyć tylko z tymi... dobrymi slajmami. Jak się robi slime bloki? Tak się robi? O, tutaj walczą. Nie, trzeba 8 mieć. O. A wy też się bijecie, panowie? Dobra. Pewnie jeszcze jest więcej w ogóle slajmów tutaj. Chwila, wywalmy sobie więcej tego. Kości też się nam przydadzą. Dobra, pyk. Okej, teraz tylko tego trzeba znokautować, ziomeczka. Pyk. Po nim. Dobra, co on zostawił? Łuk jakiś. O, ile tu... Tutaj jest milion slajmów, serio. Nigdy nie widziałem tak dużo slajmów w jednym miejscu. Wow. O. Proszę o slime bole. Wow. Jeszcze tutaj jakiś typ. Pyk. O, dobra. Udało się go pokonać także. Proszę o slime bole. Dlatego, że ja będę... Mogę zrobić skocznię kiedyś. Slimebolową trampolinę. O! Ty, panie mocny. Ty lepiej się opamiętaj. Okej. Dobra. Dobra, teraz ten. Teraz to już możemy je chlebem nawet rozwalić, bo one mają tylko jedno życie. Patrzcie. To ja i moje slimy. Ej, typie. Ja tutaj z moimi slajmami się bawię, a ty co robisz? Nie masz przyjaciół, to do nas przyszedłeś, tak? Dobra. To ja i moje slajmy. Kozacko, patrzcie, one mnie lubią. Ja im nic nie będę robił. Ja nie będę krzywdził moich przyjaciół, ludzie. Tak jak Doknes. Nie no, bo z nich są slime bole przecież. Ła! Nawet w tej zbrojce zaraz mnie, kurde, rozwalą szkielety bez kitu. Ała, weźcie moje slajmy, nie mnie. Weźcie moje dzieciaczki, nie mnie. Nie, dobra, to jest złe. No, okej, chwila. No, kurde, dwa, niech one się nawzajem powyniszczają. Tutaj jakiś ślepia, kurde. Ja tylko chciałem... Słyszę slajmy. Już nie słyszę. Gdzie mogą być te slajmiory? Slajmik. W ogóle ciemno jest strasznie, nie? O, jest! O, są dwa duże! Ale kozacko! Pra! O, nie! Wow! Creeper wysadził wszystkie slajmy.
Co za ham z niego. Co za hultaj. Tutaj apokalipsa zombiaków. Wow. O, tutaj przeżył jakiś slimik. Ja nie mogę. Ile tu jest potworów, ludzie? Zaraz mi porozwalają całą zbrojkę. Okej, okay. O, tutaj. Wow, patrzcie, co tutaj się stało. Chwila, o. Żegnam pana. Ty mi nie jesteś potrzebny. Dobra, tutaj slime ball. Lol. Nice. Dobra, to teraz zatajmujmy w takim razie tą dziurę dirtową, którą zrobił ten creeper. Bo pamiętajcie, że to jest dolina głów.exe, więc... Zdawało mi się, że słyszę creepera. Dobra, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Okej. Dobra, miałem wam teraz pokazać ten... crafting, który ja bym zrobił. Tylko chwila. O nie, tutaj nie ma jak spać. Dobra, zróbmy timeseta. O! O! Nie! Ten tutaj jakby wszedł, to już by było po naszej Dolinie Głów, bo tutaj jest tylko jeden dom i akurat by ten creeper go wysadził. No ile on ma zdrowia? Czemu ten zombiak jest mocniejszy niż zwykłe zombiaki? Okej, uwaga, otwórzmy. Gdzie jest ten creeper? O! Gdzie jest ten creeper? A, tu jest. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Dobra, po nim. Okej, tutaj teraz slime. Ała. Okej. I teraz te małe slimy to można takse. Takse można powyniszczać. Kurde, je trafić to jest trochę trudno tylko. Ale jesteśmy bogaci w slime bloki. Bez kitu, ludzie. Bez kitu. Kropla bez kitu. Twoja ulubiona woda w Minecraft. Pyk. Okej. Oj! Gunpowder też zawsze się przyda akurat. To chyba mi każdy z was przyzna. Dlatego, że mamy elytrę, trzeba będzie ją na minding zenchantować. Więc... O! Wow! Co za odcinek! Nie wierzę w ten odcinek, ludzie. Mamy takiego farta. Znaleźliśmy tyle slajmów, płytę jeszcze przypadkowo. Wszystko jest po naszej myśli. Jak kozacko, ludzie. Dobra, teraz pokażę wam tylko, jakbym zrobił ten crafting. Ja nie mogę. Jesteśmy oficjalnie farciarzami dzisiaj. Dobra. Tylko tutaj zróbmy to. Pyk. Zróbmy sobie piecyk. Pokażę, bo potrzebny nam jest piecyk do tego. Zaraz wam pokażę to. Dobra, trzeba przetopić żelazo. Zrobić hopera i już wam pokazuję, co ja bym dodał do Minecrafta. Hopper. Hopper. Minecraft. Pyk. Jak się go craftowało tylko. Skrzynka sztabki żelaza, okej. W sam raz mamy sztabek żelaza chyba. Więc czy teraz już nie jest ze sztabek? Czy z kobla go się robiło? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy. A, jeszcze skrzynka nam jest potrzebna. Czy mamy jakieś drzewo nam jest potrzebne w takim razie? Okej, chodź tu drzewo. Dobra, mamy drzewo. Pyk, pyk, pyk. Czy ja ścinałem już drzewo, czy... Nie, nie ścinałem. Nie ścinałem jednak. Jabłko, nie wiem, czy wziąłem jabłko. Wziąłem, dobra, kozacko. Dobra, to tak, najpierw skrzynka. Pyk. Mamy skrzynkę. Zobaczmy, czy w takim razie, czy hopper się robiło ze skrzynki i z kobla, czy ze skrzynki... Nie. Ze skrzynki i z tego się robiło. Dobra, to wywalmy. Nie, to wywalmy. Okej, okay, pyk. Weźmy sobie to. Pyk. I tak, teraz robimy hopper. Dobra, mamy hopper. Nice. Chwila, chciałem mieć ten andesyt. Nie, granit w sensie, chciałem mieć. Trzy, okej, okay, jeszcze dwa. I tak. Pyk. I by można było robić jak chcecie, tylko szybkość kopania. Zaraz wam pokażę to, patrzcie. Mamy sobie coś takiego. Zobaczcie. Patrzcie, tak. Mamy wagonik. O nie, mamy wagonik, hopper i... Jakiś dobry kilof, taki.
O, jest wagonik z hoperem, ale takie coś. I on by wtedy jechał i kopał wszystko. I to by było naprawdę kozackie. Albo żeby wykopywał potrójne przejście wtedy wokół siebie, jakby jechał po tych, po torach. Rozumiecie mnie chyba. No ale dobra, ten odcinek w sumie już tyle, ile chciałem zrobić, to zrobiłem. Resztę będę robił raczej na live'ie. Dobra, to trzeba się tego pozbyć tutaj tylko. Tutaj tak, tak. Okej. Dobra, ludzie, no to myślę, że to było na tyle tego odcinka. Mi się w sumie podobało nagrywanie go. Nie był może najciekawszy ze wszystkich odcinków, które w życiu zrobiłem. Aczkolwiek, no cóż można powiedzieć. A gdzie jest skrzynka? Ja miałem skrzynkę przed chwilą. Jestem... Ej, bez kitu. Zaginęła nam skrzynka. Zróbmy kolejną w takim razie, bo chciałem powkładać tutaj te rzeczy. Różne wykopaliska. Dobra, pyk. Okej. Chwila, podstawmy pod nią, żeby było ładniej. Takie coś. I tak, teraz... Dobra, teraz wszystko do niej wrzucamy i ten odcinek już ma się, ludziska, ku końcowi. Bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę, za oglądanie. To by było na tyle. Oj, co tyle świeczek. To by było na tyle. Na razie.